Marcin Bąk, witam Państwa w programie Wolne Głosy i witam naszego gościa, pan Michał Pruszyński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiać będziemy o tym, o czym w Polsce w dniu dzisiejszym mówi się w wielu miejscach. Wiele miejsc też sygnalizuje, że coś się dzieje. Chodzi o projekt wprowadzenia nowego podatku od reklam, głównie dla działających w internecie wielkich firm. Ja poproszę o krótki materiał, który nas wprowadzi bardziej jeszcze w ten temat. Około 40 spółek prywatnych z branży mediów, w tym Polsat, RMF, Agora i TVN, napisało list otwarty do władz w sprawie podatku od reklam. List został opublikowany na pierwszych stronach wielu polskich gazet i portalach internetowych. Niektóre telewizje, w tym Polsat i TVN, zamiast programów wyświetlają od rana czarną planszę z napisem „Tu miał być twój ulubiony program”. Protestujące portale internetowe nie udostępniają artykułów. Media przekonują, że podatek od reklam obniży jakość treści i może doprowadzić do likwidacji części mediów działających w Polsce. Podatek reklamowy to nowa inicjatywa rządu. Tydzień temu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy w tej sprawie. Podatek ma być naliczany od reklam zarówno internetowych, jak i konwencjonalnych. Połowa wpływów ze składek ma trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowa danina ma zostać wprowadzona w lipcu i w przyszłym roku przynieść 800 milionów złotych. Stawki podatku od wpływów z reklam dla telewizji, radia i kin wyniosą od 7,5% do 10%, dla prasy od 2% do 12%. Od zysków z reklam w internecie trzeba będzie zapłacić 5%. Opłata od przychodów reklamowych nie obejmie najmniejszych mediów, m.in. wydawców prasowych zarabiających z reklam poniżej 15 milionów rocznie. Podatek pierwotnie określano cyfrowym i miał on głównie służyć opodatkowaniu międzynarodowych platform, takich jak Facebook. Jak szacują polscy wydawcy, cyfrowi giganci będą płacili łącznie od 50 do 100 milionów podatku, a polskie media 800 milionów. Do akcji Media bez wyboru nie przyłączyły się media publiczne, a także te należące do Fratrii, w polityce.pl, Telewizja w Polsce. Związane z Tomaszem Sakiewiczem, m.in. Gazeta Polska, Telewizja Republika oraz ojcem Tadeuszem Rydzykiem, Nasz Dziennik, Radio Maryja, Telewizja Trwam. No, warto jeszcze dopowiedzieć, że o ile mi wiadomo, na przykład Tygodnik Solidarność i portal Tygodnika Solidarność, czyli tysol.pl, też się nie włączył do tego protestu, natomiast na innych portalach, jeżeli ktoś próbował dzisiaj wejść, czegoś się dowiedzieć, no to czarna, żałobna grafika i informacje właśnie o tym strajku mediów. Myśmy poprosili wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza o komentarz do całej tej sytuacji. Ja poprosiłbym o ten komentarz. Warto podkreślić, że projekt ustawy, który ma wprowadzać składkę w postaci podatku od reklam od wielkich koncernów medialnych, no jest w fazie początkowej, natomiast my na pewno jako polski rząd nie powinniśmy pozwolić na to, żeby obce media nas szantażowały swoimi zachowaniami, swoją histerią. To jest normalna praktyka. W wielu krajach Unii Europejskiej, zachodnich, na przykład we Francji, takie podatki występują. Raczej nienormalne jest to, że w Polsce po pierwsze mamy zakłócony rynek medialny poprzez taką sytuację, że większość mediów znajduje się w obcych rękach, a po drugie, że te media często unikają płacenia podatków. Czas to zmienić. Polacy zasługują na polskie media oraz jeśli mamy gościć obcy kapitał, to niech on również odprowadza podatki po prostu. No i chciałbym naszego gościa spytać o ocenę całej tej sytuacji, no bo z jednej strony trudno się dziwić, że jeśli ktoś, przedsiębiorca, właściciel dowiaduje się o nowym podatku, który ma go dotknąć, no to nigdy nie będzie z tego zadowolony, będzie starał się zrobić wszystko, żeby ten podatek odroczyć, uniemożliwić jego wprowadzenie w życie. To jest zupełnie naturalne. Natomiast z drugiej strony słyszeliśmy głos pana ministra Andruszkiewicza o histerii mediów. Jak to tak naprawdę jest? Czy ci, którzy protestują, czy te koncerny, które protestują, firmy, bo słyszymy też głosy mniejszych firm, które mówią, że Polacy, wielkie giganty globalne, jakoś sobie poradzą, przeżyją to, natomiast polskie firmy mogą ponieść straty. Jak to jest pańskim zdaniem? No cóż, tak jak
powiedział pan minister Andruszkiewicz, warto zwrócić uwagę na to, że to są początkowe prace nad projektem. Natomiast z całą pewnością, panie redaktorze, no nie ma żadnego powodu, żeby chociażby zagraniczne koncerny medialne nie płaciły podatków tutaj, jeżeli zarabiają na reklamach. Tak na marginesie wydaje mi się, że ta dzisiejsza forma protestu, czyli zawieszenie działalności niektórych portali, niektórych mediów, siłą rzeczy, jak rozumiem, niższe wpływy z reklam, tak naprawdę mogą być dla właścicieli określonych mediów dużo większym obciążeniem, aniżeli ten podatek, jeżeli by musieli go zapłacić. Wydaje mi się, że reakcja absolutnie jest nieproporcjonalna względem tej propozycji. Warto przypomnieć, że no, tutaj właśnie w niektórych krajach tego typu rozwiązania są praktykowane. Były również prace na poziomie unijnym, Unii Europejskiej. No i też rząd polski wybrany w demokratycznych wyborach no, ma prawo tego typu regulacje wprowadzać. Natomiast no, mówię, jest to wczesna faza. W związku z tym, kiedy będzie dokładny projekt na stole, no to wtedy ewentualnie faktycznie właściciele mediów będą mogli się w tej sprawie wypowiedzieć, bo na razie rozumiem, że idea jest taka, że po prostu nie chcemy płacić podatków. No i to wydaje mi się o tyle zrozumiałe, że no, nikt z nas prawda, nie chce, żeby obciążenia podatkowe wzrastały. Natomiast no, z drugiej strony żyjemy w państwie, gdzie solidarność, jeżeli chodzi o ponoszenie pewnego rodzaju danin społecznych, dotyka wszystkich. I tutaj absolutnie mówię, przede wszystkim zagraniczne koncerny medialne nie powinny być w żaden sposób wyjątkowo traktowane. Czekam również jako osoba działająca w polityce, ale też interesująca się polityką na dokładny projekt. Natomiast z całą pewnością nie ma żadnego powodu do nerwowych reakcji do tego, jak niektóre portale, niektóre telewizje w dniu dzisiejszym na tą sytuację reagowały. To może nie mówmy o nerwowych reakcjach, ale o pewnym niepokoju, który da się odczuć także z komentarzy części tych, którzy są po prawej stronie związani z mediami prawicowymi i mówią coś takiego. No, wspomniał pan radny tutaj o wielkich firmach, gigantach, którzy rzeczywiście jakoś sobie w Polsce dość dobrze radzą do tej pory i czerpią tutaj niemałe zyski, no że przydałoby się, żeby część przynajmniej z tych zysków w formie podatku do polskiego budżetu wpływała, większa część niż do tej pory. Natomiast jest ten niepokój wyczuwalny u komentatorów także prawicowych, że wielcy sobie poradzą, tak jak wielkie sieci handlowe, znajdą tysiące luk, tysiące możliwości obejść, mają tą poduszkę kapitałową znacznie większą i ich ta ustawa, jak dojdzie oczywiście do skutku, tak mocno nie uderzy. A że nasze lokalne firmy, które próbują sobie lepiej czy gorzej radzić w internecie, mogą tą ustawą zostać uderzone znacznie mocniej i że pomysł, by poprawić sytuację naszych rodaków, poprawić sytuację finansową naszego kraju, bo taki jest zamysł, tak przynajmniej to rozumiem, no może paradoksalnie odbić się rodakom czymś negatywnym, a wielcy globaliści i tak sobie z tym poradzą. Jakby pan się odniósł do tego rodzaju niepokojów, no które są. Są, można je odczytać u wielu prawicowych komentatorów również. Czy oczywiście powiem w ten sposób, tutaj nawet w materiale, który państwo zaprezentowaliście na początku naszej rozmowy, no mówi się o tym, że jednak wysokość tego podatku będzie uzależniona od wielkości dochodów z reklam dla poszczególnych mediów. Myślę, że to jak już będzie doprecyzowane w szczegółach, no pozwoli pomóc tym nieco mniejszym przedsiębiorstwom, jeżeli chodzi o rynek medialny. I faktycznie większe obciążenia będą spoczywały na tych, którzy najwięcej z reklam zarabiają. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli ten projekt przewidzi tego typu zróżnicowanie, to nie powinno być w żaden sposób zagrożenia dla rynku medialnego, bo takie oceny słyszałem, czy dla mniejszych podmiotów na tymże rynku medialnym. I
I wydaje mi się, że ta propozycja tutaj też ze strony chociażby pana ministra Andruszkiewicza, rzecznika rządu pana ministra Millera pada, że no, ten projekt będzie konsultowany, tylko no, warto, żeby przedstawiciele mediów, nawet jeżeli mają krytyczne nastawienie co do samej idei, żeby podeszli do tego w sposób konstruktywny, przedstawili swoje propozycje, przedstawili swoje postulaty. Jestem przekonany, że jeżeli będą to postulaty racjonalne, to na tym bardzo takim wstępnym procesie legislacyjnym te sensowne postulaty zostaną uwzględnione. Natomiast żeby podejść do tego w sposób otwarty i nie negując samej idei, bo no, mówię, daniny społeczne, daniny podatkowe dotyczą nas wszystkich, zarówno podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych i faktycznie istotna jest kwestia zróżnicowana, no, ale zgódźmy się co do tego, że mówiłem dużo o mediach zagranicznych, no ale koncerny medialne, które tutaj mają widzów, mają klientów, zarabiają na polskim rynku, no, powinny odprowadzać podatki do polskiego budżetu i temu przede wszystkim służy ta propozycja. Więc no, zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w konsultacjach, zgłaszać swoje uwagi, a nie a priori negować samą propozycję, samą ideę. Posłuchajmy zatem tego listu z wyrazem pewnego zaniepokojenia związanego z projektem ustawy. Porozumienie Jarosława Gowina z niepokojem analizuje projekt nowego podatku od mediów. Projekt ten na żadnym etapie nie był z nami konsultowany. Jednocześnie z uwagą wsłuchujemy się w głos mediów i obywateli. Finalne stanowisko Porozumienia Jarosława Gowina przedstawi w najbliższych dniach zarząd partii. No właśnie, bo tutaj mamy głosy zaniepokojenia nie tylko ze strony komentatorów jakoś kojarzonych z prawą stroną sceny politycznej, ale części Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie po raz kolejny, gdy chodzi o te kwestie gospodarcze, rozwiązania jakieś fiskalne, rozwiązania regulacyjne, no wyraża daleko idący niepokój, czasem wręcz sprzeciw wobec niektórych pomysłów, które wychodzą ze strony części kierowniczej Zjednoczonej Prawicy. No i właśnie, co z tego dalej będzie? Jak pan przewiduje dalszy rozwój wypadków już tutaj wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Bo mieliśmy tą serię właśnie niezakończonych konfliktów wewnątrz porozumienia. Tam ta sytuacja wciąż jest jeszcze chyba niejasna. Nie wiadomo, kto jest prezesem, czy pan Bielan, czy pan Gowin. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia kontrowersji związanych z projektem tej ustawy, nazwijmy ją skrótowo podatkiem cyfryzacyjnym. Jak pan przewiduje dalszy rozwój sytuacji tutaj już wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Znaczy, nie chcę się wypowiadać na temat głosów z wewnątrz porozumienia, no bo faktycznie panuje tutaj pewnego rodzaju dwugłos. Słyszałem dzisiaj wypowiedź pana Adama Bielana. Oczywiście no, mówię, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły dotyczące regulacji wewnętrznych i decyzji ciał statutowych porozumienia, bo taka nie jest moja rola. Mogę powiedzieć tyle, że oczywiście tworzymy koalicję, więc siłą rzeczy trzy podmioty, które tworzą Zjednoczoną Prawicę, w niektórych sprawach mają początkowo inne zdanie. Natomiast jeżeli byśmy przeanalizowali proces decyzyjny od 2015 roku, kiedy wspólnie tworzymy rząd, najpierw pani premier Beaty Szydło, teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego, to nawet jeżeli pojawiały się różnice zdań czy jakieś dyskusje pomiędzy nami, które mówię, w ramach koalicji są absolutnie zrozumiałe, no nie jesteśmy jedną partią, w związku z tym mnogość poglądów jest obecna, natomiast zazwyczaj byliśmy w stanie wypracowywać wspólne stanowisko. Koalicja trwa w sposób nieprzerwany od już 5,5 roku. Przypominam, że kiedy był tworzony pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości, w sensie w 2005 roku, no wówczas ta koalicja była tak naprawdę dużo trudniejsza, tam ona z przerwami przetrwała tak naprawdę 2 lata. Teraz już mamy drugą kadencję, więc w związku z tym, nawet jeżeli są różnice zdań, wierzę, że liderzy Zjednoczonej Prawicy są w stanie w tego typu projektach merytorycznych wypracowywać wspólne stanowisko i wyrażam nadzieję, że
uda się w sposób zgodny i przyjazny przeprowadzać właśnie tego typu projekty w parlamencie, wypracowywać wspólne stanowiska. Zostawmy wobec tego na razie Zjednoczoną Prawicę ze swoimi kłopotami. Przypatrzmy się kłopotom opozycji. Ostatnie już pytanie. Minęło kilka dni od tego kongresu Platformy Obywatelskiej. Jak pan z perspektywy tych kilku dni, kolejnych komentarzy ocenia sytuację w Platformie Obywatelskiej? Czy Platforma otrzymała nowy wiatr w żagle? Czy rozwija się tam sytuacja w sposób pozytywny? Znaczy, powiem tak, być może jest to wiatr, ale wiatr wiejący w oczy tak naprawdę liderom Platformy Obywatelskiej, dlatego że, no, powiem szczerze, odnoszę wrażenie, że kompletnie skończyły się liderom Platformy Obywatelskiej pomysły. No, jakaś dziwaczna formuła z koalicją 276, no, mam wątpliwości, czy w ogóle do kogokolwiek, nawet wśród wyborców coraz mniej licznych Platformy Obywatelskiej tego typu hasła trafiają. I szczerze powiedziawszy, odnoszę wrażenie, że bardziej celem zorganizowania tej konwencji nie była nawet walka z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, no, tutaj zawsze taka pokusa ze strony liderów totalnej opozycji jest, ale wydaje się, że większym zagrożeniem, które oni postrzegają jako coraz bardziej realne, jest ruch Szymona Hołowni i tutaj próba takiego zacieśnienia swoich szeregów, próba odnoszenia się do pewnego rodzaju poglądów lewicowych, nieakceptowanych w ramach Platformy Obywatelskiej, bo tutaj chociażby przypomnę wypowiedzi pana posła Ireneusza Rasia, które mogą skutkować według mnie dalej idącą erozją w ramach Koalicji Obywatelskiej. No to wskazuje na to, że naprawdę Borys Budka ma szereg problemów, nie sprawdza się absolutnie jako lider Platformy. Zresztą takie głosy też płyną z wewnątrz, więc myślę, że no, tęsknota za Grzegorzem Schetyną chyba tam powoli zaczyna zapanowywać. I zobaczymy, jak się to wszystko skończy, albo i nie skończy. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Pan Michał Pruszyński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. A żegnając się z państwem, zapraszam na kolejną propozycję naszej telewizji, program Wolne Głosy Zagranica, którego gospodarzem jest Michał Trześniewski. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię państwu do zobaczenia.